Witam Was ponownie na kanale Po Prostu Geek, z tej strony Kuba. Mam nadzieję, że stęskniliście się troszeczkę, ja się za Wami stęskniłem. I dlatego przygotowałem dzisiaj dla Was kolejny duży zestaw, bo myślę, że w dużych zestawach jest siła. Może troszeczkę mniej teraz będzie filmików, ale za to będziemy robić konkretne rzeczy. Duże rzeczy, żeby się działo, tak jest. Będziemy robić duże rzeczy, mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i tak właśnie będzie. A dziś mam dla Was zestaw o numerze 70676, tak jest, czyli Ninjago, tak jest, wielki mech, oczywiście, kogo? Leloida, tak. Wielki mech Leloida, myślę, że nie ma co przedłużać, więc zaczynajmy. A więc tak, mamy tutaj wielkie pudło, naprawdę mamy wielkie pudło. Mamy tutaj 6 ludzików, o ile się nie mylę, 2 Ninjago i resztę złych generałów i tym podobnych złoczyńców. Jak sami widzicie, wielkie pudło, naprawdę wielkie pudło i to, co się w nim znajduje, bardzo mi się podoba. Przynajmniej tutaj na obrazku bardzo mi się podoba. Jest świetny, wielki mech, tak jak powiedziałem. Titan mech, tak, Titan mech. Mamy wielkiego robota. No i wygląda świetnie, naprawdę tutaj wygląda świetnie, prezentuje się świetnie. Jak myślicie? Warto taki zestaw kupić? Ja myślę, że warto. Warto wydać trochę więcej niż kupę drobizny kupić i nic z tego nie mieć. Dobra, zobaczmy, jak wygląda tył pudełka. Mamy tutaj pokazane funkcje bawialne, jak możecie sami zobaczyć. Samo w sobie myślę, że to jest dobra zabawka, bo ten mech wygląda naprawdę świetnie. Także co my tu mamy? Mamy jakieś kręcące ostrze, mamy dodatkowo statek, tak jest, który jest przyczepiony do pleców tego mecha, ale do tego zaraz wrócimy. Dobra, nie będę się tam zajmował tym pudełkiem może tak za bardzo. Przejdźmy do samego zestawu, bo warto, myślę, do niego przejść, więc przechodzimy. I tak, moi kochani, co ja mogę powiedzieć innego jak nie wow, wow, po prostu wow, no wow, jestem tak mega zaskoczony pozytywnie, że jest po prostu wow, świetny, no mistrzostwo świata, kawał prawdziwego robota. Kawał robota, naprawdę kawał robota i dobra robota. Składałem go 4 godziny, nie sam, 4 godziny z pomocą. Także jest kupa zabawy przy tym. Na pewno nie będziecie się nudzić, jeśli kupicie ten zestaw. No i myślę, że na półce będzie wyglądał on świetnie. Myślę, że będzie wyglądał rewelacyjnie. I z tą myślą tak naprawdę go kupiłem, że wiedziałem, że będzie wyglądał dobrze. No przynajmniej tak mi się wydawało, no ale tak jest. Wygląda świetnie. Wygląda kozacko, no wygląda naprawdę kozacko, ja jestem podjarany, mega zestaw, dobra. Nawet nie wiem, od czego zacząć, ja myślę, że po prostu Wam go pokażę, co tu się dzieje, tak wkrótce, nawet nie ma co za bardzo mówić o tym. Jak widzicie, każda część jest ruchoma, wszystko się rusza, nie mamy tylko, tutaj mamy hełm i w środku siedzi Leloid, tak jest. Może pokażę Wam kabinę właśnie. Może zaczniemy od kabiny. Mamy tutaj sterowanie tym oto super ekstra droidem, mechem, sorry, wielkim mechem. Tam są panele sterujące po dwóch stronach. Oczywiście tutaj wsadzamy naszego głównego bohatera. Zamykamy ekstra kask, na którym możecie zobaczyć ekstra smoki. Naprawdę jest super wykończony ten mech. Wszystko się porusza, każdy przegub, każda ręka, wszystko się obraca, także naprawdę jest świetny. No i patrzcie, jaki ma wielki miecz. I ten miecz możemy po prostu mu włożyć w rękę i on go będzie trzymał. A miecz jest po prostu świetny, naprawdę no. Dzisiaj się jaram, jest to świetny, świetny miecz. Bardzo stabilna figurka, jak widzicie ma bardzo duże stopy, także bardzo dobrze stoi. Możemy go naprawdę skonfigurować w różne pozycje. Co ja mogę powiedzieć? No jaram się po prostu tym mechem. Wygląda naprawdę świetnie, jak powiedziałem, możemy mu, ręce ruszają się w prawie każdej płaszczyźnie. Tutaj mam jakieś ochraniacze na barki, które też się ruszają. Głowa
tutaj możemy odchylić jedną rzecz i całą głowę, żeby włożyć naszego bohatera. Powoli go obkręcę. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda, no ale wygląda świetnie. Jeszcze te skrzydła po bokach, zaraz przejdziemy do tego, do skrzydełek, bo to jest osobna historia. Patrzcie, jak to wygląda. Podjarka. Podjarka, podjarka. Dobra, ściągnę mu skrzydła. Tak wygląda nasz mech bez skrzydeł. Bez skrzydeł no, już nie jest taki widowiskowy, jak był. I bez skrzydeł nie chcę jakoś stać prosto. Come on. Come on! W każdym razie. Tutaj mamy jeszcze wielką gwiazdę, jak widzicie. Która się kręci i może ciąć wrogów na części. Tak jest. Tak, taki jest plan. Słyszeliście? Strzeliło coś w nodze. Tak jest. Staw się ruszył. Mamy tutaj pełno jakichś ruchomych silniczków. Z tyłu na nogach też jeden, drugi. Tak jest. Tutaj z przodu też kolana mu się odginają, jak widzicie. No naprawdę jest świetne. Mówiłem, że to też się odchyla nam tutaj te ochraniacze na barki. Naprawdę świetnie, super, elegancko. No naprawdę mi się to podoba. Ten, kto wymyślił tego mecha, u mnie szacun. Szacun jest po prostu kozacki, kozacki. Wygląda świetnie. No i jak mówiłem, mamy tutaj dodatkową część. Wygląda to jak skrzydła, bo to są skrzydła. Mamy tutaj jakąś maszynę latającą, której w ogóle skrzydła też poruszają się we wszystkich płaszczyznach. Śmieszna sprawa. Możemy zrobić tak, możemy zrobić w drugą stronę, możemy przekręcić się całkowicie, jak się komu podoba. Świetna sprawa. Tutaj wsadzamy naszego bohatera. I tak oto wygląda latający statek Leloida. Jaram się, no jaram się, po prostu się jaram. Przyczepię go z powrotem, bo ze skrzydełkami wygląda 10 razy lepiej, albo 1000 razy lepiej. Nie mówcie, że nie. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam podoba. Ja nie jestem ogólnie fanem Ninjago, ale ten mech jest świetny. Jest naprawdę świetny, jest świetny. Jeszcze raz wam go obrócę. I najlepsze jest to, że jak się go weźmie do ręki, to nie wydaje się, jakby był zbudowany z klocków. Naprawdę nie wydaje się, jakby był zbudowany z klocków. Nawet Bas Astral nie stoi tak dobrze, jak ten oto robot tutaj. Jest no, niesamowity, jest niesamowity. No co mogę powiedzieć? Jaram się strasznie. Jaram się strasznie tym oto robotem. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy ktoś go kupi, czy nie kupi, czy... Czy w ogóle ma zamiar ktoś kupić większe zestawy z Ninjago? Ja większych już zestawów nie kupię z Ninjago, bo to nie mój klimat, ale ten tu, no mistrz świata, patrzcie jaki on jest wielki. Patrzcie jaki on jest wielki, naprawdę, no super, super wykończony, dużo detali, ładne kolory, no... Podjarka, no podjarka, podjarka. Podjarka, ujarka. Nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Po prostu przyglądnijcie mu się. No jest... super świetnym. Nie będę też już zabierał czasu, pooglądaliście go, mam nadzieję, że się podobał. Przejdziemy do figurek. Z figurkami też będzie bardzo szybka akcja. Tu nie ma co się nad nimi rozczulać. Żebyście też nie musieli tak długo siedzieć i oglądać tych wszystkich filmików. Dobra, zabieram się za figurki w takim razie. I jeszcze raz tylko powtórzę. Jaram się tym zestawem. Naprawdę się jaram tym zestawem. Uważam, że jest świetny na półce. Będzie wyglądał mistrzowsko. Będzie naprawdę wyglądał mistrzowsko. Zresztą będziecie go widzieć. Będzie stał na półce w honorowym miejscu. U góry, tutaj, o tam. I wszyscy będą zadowoleni. Dobra, przechodzę do figurek. Nie zabieram czasu.
Jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym. Złapało, coś złapało. Tak, zacznijmy od głównego bohatera, czyli Liloida. Oczywiście w zielonym stroju, zamaskowany tym razem, bo w małym zestawie, który mieliśmy pierwszy, był w swoich włoskach żółtych. Tym razem mamy zamaskowanego Liloida, tylko widać zielone oczy. Jak sami możecie zauważyć, ma super ekstra miecz, złoty miecz, który wcześniej w małym zestawie był utkwiony w lodzie. Bo chyba ta seria dzieje się, najnowsza seria Ninjago dzieje się gdzieś tam w zimie. Także jak widzimy tutaj, czekajcie, bo ten miecz robi nam cień, a my nie lubimy jak nam robi się cień, tak? No i proszę bardzo, mamy Liloida, bardzo ładny nadruk z przodu, jak sami możecie zauważyć, jakiś pas. Przeniesione to wszystko jest na nóżki. Jak chyba Liloid się za bardzo nie zmienia przez te wszystkie lata, które powstaje, także mamy taką samą ładną figureczkę z tyłu, też mamy nadruk, mamy pas, ale to już nie będę się rozczulał nad tym. Mamy dwie buźki. Tutaj jakąś taką buźkę dziwną. No i drugą mamy ze złoszczoną buzieczkę. Oczywiście trzeba być trochę złoszczonym. Dobra, myślę, że czas, żeby przejść do kolejnej figurki. Tak, moi kochani, nie wiem jak ten chłopak się nazywa. Znaczy, wiem jak się nazywa, typu Zanfys. Nie wiem, może po polsku jest jakaś inna nazwa. Nie oglądałem bajki, także nie mam zielonego pojęcia, ale widzimy bardzo ładny nadruk. On jest chyba robotem, o ile się nie mylę, albo nie. Niech ktoś mi wyjaśni w komentarzach, bo ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Co mi się u niego podoba? Oczywiście nakrycie głowy. Mamy tutaj przezroczyste, tak jakby lodowe jakieś sople, czy coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy też żółte, niebieskie ręce, nie wiem, czy to rękawiczki, czy po prostu co to jest, dlaczego niebieskie, a nie inne. Jak widzimy, ma też niebieski pas przechodzący tutaj na spodenki, tutaj jakieś inne gadżety, no i główka z jedną twarzą. Widać, że robot z jakimś zwarciem i z tyłu mamy coś, mamy. Nie wiem, co to jest. Możecie wy mnie uświadomić, co to jest. A ja nie mam żadnego pojęcia. Całkiem fajna figurka. Oczywiście do wykorzystania tylko w Ninjago. Nic więcej. Przejdźmy dalej. Teraz zostało nam 4 złoczyńców. Generał Vex. Tak się nazywa ten typ. Mieliśmy go już w najmniejszym zestawie. Jak powiedziałem wcześniej, bardzo mi się podoba jego hełm, bo tutaj mamy znowu lód przechodzący przez hełm i tak samo mamy na barkach lód. I on, myślę, że ten lód w ogóle jest stopiony całe jego ciało. Ta część też powinna być niebieska, tak jest przynajmniej na opakowaniu, ale coś im nie poszło i nie jest. Jak widzicie, ma proporzec, proporcje można zmienić, są jeszcze 2 dodatkowe proporcje, gdzieś tam sobie leżą w tym momencie, nie wiem dokładnie gdzie, ale są. Co do buźki, mamy tylko jedną buźkę, w której zresztą też widzimy kawałki lodu, jak możecie zauważyć. Naprawdę świetnie to wygląda. No i tutaj w tej jego zbroi też jest przezroczysta, czyli też widzimy kawałki lodu, które wchodzą w niego. Ogólnie bardzo te figurki mi się podobają. Uważam, że są świetnie, świetnie zrobione. Nie wiem, czy tej twarzy nie pomyli... Nie. Aha, tu mamy drugiego. No i dobra. W każdym razie to był generał. Przechodzimy dalej. Blizzard Warrior, tak się nazywa ten typek. To ten typek był we wcześniejszym zestawie, przepraszam, nie tamten. Są bardzo podobni, ale to był ten, bo ten ma czerwoną zbroję, tamten miał szarą zbroję i tak samo mamy przezroczyste, znaczy niebieskie, przezroczyste elementy. Jest bardzo ładnie zrobiony, mówię, jaram się tym, podoba mi się bardzo, jak przechodzą te elementy w zbroję. Tutaj mamy czerwoną i przechodzą ładnie w przezroczysty niebieski, czyli lód przechodzi przez niego całego i to jest ten sam typ, co był ostatnio. Tak, i ma nawet taką samą buźkę, która jest wyżarta właśnie przez lód. Mistrz świata, naprawdę polecam mały zestawik kupić nawet dla tej figurki, warto, bardzo fajna sprawa. Przejdźmy dalej. Blizzard Sword Master, tak jest, czyli mistrz miecza. Ściągnę mu czapkę, bo zasłania, ma przezroczystą główkę, jak widzicie, oczka, buźka z tyłu na główce, ma włosy. Ma lodowe włosy, ma. I tutaj
wygląda jak każda z innych figurek, te, które były wcześniej, one wyglądają wszystkie tak samo pod spodem, prawie tak samo. Została nam jeszcze jedna figurka, która też jest podobna i jest to Blizzard Archer, czyli łucznik. Załatwimy ich dwóch naraz. Ten ma jeszcze pelerynę dodatkowo, podziurawioną całą. Na pleckach też ma lód, tak samo jak z przodu, identycznie jak z przodu, czyli nic specjalnego. A jeśli chodzi o tego pana, czyli lodowy chłopak, ma tutaj też taką samą główkę jak nasz Blizzard, jak Blizzard Warrior, ma taką samą główkę jak Blizzard Warrior i tak samo jest zrobiony, tylko nie ma po prostu zbroi, przez którą przechodzi lód, ma tylko to niebieskie, ten taki jakiś naramiennik czy coś takiego, plus jakiś japoński hełm. Tak jest. Także to by było na tyle, moi kochani, jeśli o to chodzi. Muszę przyznać, no, że zestaw jest naprawdę mistrzostwo świata, na serio jest mistrzem świata, ja się jaram jak mało kto. A, zapomniałem, jest jeszcze koszyczek, który możecie włączyć i się kręci. Ale to było na tyle, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Wiem, że wielu was nie dotrwało do końca, ale to nic, następnym razem może dotrwacie. Dobra, ja się z wami żegnam, bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!